życie każdego człowieka może zostać odmienione. Ten świat idzie w odwrotnym kierunku. Ten świat nie idzie w kierunku, w którym przygotował dla niego Bóg. Bóg przygotował dla ciebie właściwy kierunek. Lecz niestety jest napisane, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Jest napisane, że ten świat idzie na zagładę, że ta cała większość tego świata idzie na prawdziwą zagładę. I tą zagładą jest nieprzyjęcie Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela. Osobiście musisz się pojednać z Jezusem, bo idziesz na zagładę. I to jest ostateczna prawda do życia każdego człowieka. Ja szedłem na zagładę w 2014 roku. W więzieniu, pod celą więzienną, otrząsnąłem się z głupoty i postawiłem na to, że Jezus jest prawdą i nie zawiodłem się. I zrozumiałem to, że każdy, kto postawi na to, że Jezus jest Panem i Zbawicielem, ten będzie zbawiony. Musisz osobiście narodzić się na nowo. Musisz osobiście przyjąć to, że Jezus umarł za twoje grzechy. I jeśli tego nie zrobisz, to cała twoja filozofia, całe twoje życie i wszystko, co do tej pory osiągnąłeś, pójdzie w kanał i pójdziesz na wieczność do piekła. Ale ja nie jestem tutaj po to, żeby cię straszyć. Jestem tutaj po to, aby przekazać ci dobrą nowinę. A dobra nowina jest taka, że 2000 lat temu wielki Bóg, Pan Panów i Król Królów, zszedł tutaj na ziemię, aby ratować całą ludzkość. Ten Jezus, który przyszedł tutaj na ziemię, uratował twój tyłek. Tylko jeśli ty nie weźmiesz tego do serca sobie, nie staniesz przed Jezusem i nie powiesz mu: dziękuję ci za to, jesteś moim królem, ja to biorę dla siebie. Jeśli tego nie zrobisz, nie wejdziesz do nieba. Przeciwnie, pójdziesz do piekła, jeśli nie przyjmiesz Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Wiem, co mówię. Nie jestem gościem od teorii. Jestem człowiekiem praktykującym życie, ale to życie sprawdza się tylko w Chrystusie Jezusie. Jestem człowiekiem, który stoi tutaj dlatego dzisiaj, że jest wdzięczny za to, co zrobił Jezus Chrystus. Religia uczy od małego każdego człowieka, że trzeba sobie zasługiwać na to, aby być zbawionym, że trzeba przyjmować jakiś chlebek w opłatku i że tam jest Bóg. Ale to wszystko to kit stworzony przez diabła po to, abyś osobiście nie spotkał się z Jezusem, po to, abyś nie poszedł do nieba, bo diabłu zależy na tym, aby zwieść każdego człowieka. Diabłu zależy na tym, abyś ty był zwiedziony i nie poznał drogi prawdy. A droga prawdy jest tylko w Jezusie i nie ma żadnego pośrednika innego między Bogiem jak człowiekiem, jak tylko Jezus Chrystus. I ja tego doświadczyłem. Ja, będąc przestępcą, którego wszyscy skazali na porażkę, zawołałem do Jezusa i On do mnie przyszedł, bo jest napisane, że Bóg nie ma względu na osobę, nie ma względu na to, czy ty jesteś bogaty, czy biedny. On nie ma względu na to, czy ty robisz dobre uczynki. Jego nie obchodzą twoje dobre uczynki. Powiem więcej, jeśli myślisz, że dobrymi uczynkami zaskarbisz sobie przychylność Boga i pójdziesz do nieba, to tak jakbyś jednocześnie pluł na krzyż, bo tylko ofiara Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty i twoja wiara w to może cię zbawić i zbawi cię na pewno, kiedy tylko uwierzysz w to, co Jezus zrobił dla ciebie. Ja tak uwierzyłem. Jestem człowiekiem, który 6 lat jest pojednany z Bogiem i przez 6 lat wiem, że idę do nieba. I gdybym dzisiaj miał umrzeć, ja wiem, że idę do nieba. A wiecie, jak to się nazywa, ten stan? Ten stan to poczucie bezpieczeństwa. Ten stan to spokój i pokój. Bo gdybym dzisiaj umarł, to jeszcze szybciej będę udaty. I taka jest prawda, że każdy człowiek potrzebuje poczucia bezpieczeństwa. Ale poczucie bezpieczeństwa wasze jest niesamowicie złudne. Bo tak naprawdę, kiedy dzisiaj umrzesz, to ty nie wiesz, co z tobą będzie. Nie wiesz. Kiedyby dzisiaj do twojego życia zaglądnęła śmierć, to byłby
byłbyś w wielkiej rozpaczy i prosiłbyś i łapałbyś się każdej brzytwy. Robiłbyś wszystko, co możliwe, aby tylko nie umrzeć. A ja w obliczu śmierci cieszyłbym się, że idę do nieba, bo jestem zbawiony krwią Chrystusa. Bo Chrystus zawisł na krzyżu, był zbity, zmiażdżony i starty za to, że ja robiłem występki za moje grzechy. Ja osobiście uwielbiam Jezusa za to, że On za mnie umarł, za mnie i jeszcze raz za mnie. I jeśli ty nie powiesz do Niego i nie staniesz Mu się wdzięczny tak jak ja, to nie wejdziesz do nieba. Jeżeli nie uwierzysz w to, że On umarł za ciebie, nie ma innego Boga. Budda umarł, Allah umarł, żaden z nich nie wstał z martwych, tylko Jezus wstał z martwych, wstał prawdziwie z martwych, przez wiarę pokonał śmierć i zwyciężył ten świat, bo panem tego świata jest diabeł, ale Bogiem prawdziwym, w którym porusza się wszystko, wszystko jest Jezus Chrystus i tylko w Jezusie Chrystusie jest wolność. Na potwierdzenie moich słów, jeśli chcesz wypróbować to, co mówię, a jesteś w jakimś nałogu, jeśli chcesz wypróbować to, co mówię, a jesteś na cokolwiek chory, to ja ci dzisiaj mówię to, że Jezus poniósł każdą chorobę na krzyżu Golgoty i powiedział: będziecie kłaść ręce na chorych, a oni będą zdrowieć. I ja tak robię. I ludzie zdrowieją. I ludzie zdrowieją. I jeśli ty chcesz dzisiaj sprawdzić nas, to przyjdź tutaj, położymy na ciebie ręce i uzdrowimy ciebie z każdej choroby, bo takie jest normalne chrześcijaństwo. Oto normalne chrześcijaństwo. Życie w sukcesie. Życie w zwycięstwie. To jest normalne chrześcijaństwo i normalny styl życia. I tak naprawdę ja w swoim życiu zawsze szukałem kogoś, u kogo będę miał plecy i znajomości. Zawsze mnie to interesowało, bo myślałem, że to będzie stanowiło o tym, kim ja jestem tak naprawdę, kogo znam, jakie mam, ile mam hajsu. To myślałem, że to ma znaczenie, ale to wszystko to jest jeden wielki kibel, bo ja znam największego kozaka, jest nim Jezus. Jezus jest największym kozakiem. Nie ma kozaka, który by zwyciężył śmierć i wstał z martwych. Każdy kozak na tej ziemi kończy w trumnie. Tylko Jezus wstał z martwych. I tylko Jezus może tutaj jeszcze za twojego życia przebudzić cię i sprawić, żebyś nie był żywym, chodzącym trupem. Bo jeśli nie poznałeś Jezusa, to mimo, że żyjesz, to jesteś martwy. Oddaj życie Jezusowi. Możesz to zrobić w domu. Stań przed Jezusem. Zamknij się w pokoju i zawołaj do Niego. Powiedz Mu, że Ty Go potrzebujesz. Jeśli Ty to zrobisz prawdziwie od serca, to zobaczysz, że On przyjdzie. Zobaczysz, że wypełni Cię Duch Święty i staniesz się nowym człowiekiem.